Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Tak jak zapowiadałem, ostatni gasi światło, ale dzisiaj postarałem się, żebyśmy podyskutowali z panem Karolem Kuznowiczem, byłym kandydatem na prezydenta miasta Konin. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, ponieważ nie za bardzo w mediach można było pana Karola zauważyć, ale postarałem się, żeby podyskutować konkretnie i od paru lat znamy się osobiście. Witam serdecznie, Karolu, bo jesteśmy na ty. Witam Państwa, witam serdecznie Cię, Tomaszu. Witam. Czy sobotni, mroźny dzień. No właśnie, troszeczkę jest mroźny. Ale piękny, mroźny. Piękny. Byłem na spacerze. Jutro ma być więc słoneczko. Także tak. Mam nadzieję, że jutro zrobię sesję zdjęciową z pewnej tutaj okolicznej miejscowości. Ale chciałbym Zapraszam do mnie, moje królestwo, moje hrabstwo. Bo a ty u zawsze was jesteście przewidziani, żeby was odwiedzić. Mamy 5 sarenek młodych, nowych, koziołki są. Zapraszam, przepięknie. Dzisiaj w scenerii słońca wyglądały cudownie. Jesteście tuż koło domu. Karolu, tak, jesteście w planach, powiem tak, jesteście w planach, temat wasz jest w planach, żeby to wszystko zobaczyć, sfotografować, nagrać i podyskutować z mieszkańcami i też z tobą na temat właśnie tamtej okolicy, tego wszystkiego, co tam się dzieje i co być może, a czego jeszcze nie ma, co jest planowane i tak dalej. Ale chciałbym poruszyć z tobą temat, ponieważ jesteś osobą technicznie wielozawodową i chciałbym z tobą podyskutować na temat szkoły, która jest poddana pod likwidację. To jest były hutnik chyba, tak? Tak, 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 tak. Co myślisz na ten temat? Jestem absolwentem technikum hutniczego. No właśnie, no to co myślisz na ten temat? O co chodzi w tym technikum? Właśnie czym jest hutnicza? O co chodzi w technikach? O co chodzi w szkołach właśnie stricte techniczno-zawodowych? I gdybyś mi wytłumaczył, bo ogólnie wiem. Chciałbym zobaczyć i usłyszeć, jak to wygląda i jakie ty masz zdanie. Dobrze, jeśli pozwolisz. Mianowicie zespół szkół technicznych, taką nazwę, my używamy w Koninie terminologii hutnicza, górnicza. Uważam, że czas już z tą terminologią skończyć ze względu na to, że te instytucje już nie istnieją, może bardziej tak z przyzwyczajenia, ale do rzeczy. Mianowicie moje zdanie jest odmienne. Kiedy powstaje problem budżetu miasta, bo o to się rozbija, gdzie 40% wysokości budżetu jest kierowane na oświatę ogólnie rzecz biorąc, próbuje się jakiegoś ruchu dokonać kosztem, i tutaj pada pytanie, czego kosztem? Czy ja myślę, że nas wszystkich, to jest kwestia grona pedagogicznego, nauczycieli wysoko wykwalifikowanych, przede wszystkim uczniów, i to uczniów o różnym poziomie wiedzy. Mianowicie za czasów poprzedniej epoki, pamiętam okres olbrzymiego bezrobocia, kryzysu planu Balcerowicza, kiedy pan premier Miller mówił wówczas, że szkoły zawodowe to jest produkcja bezrobotnych. Proszę Państwa, dzisiaj diametralnie środowisko się zmieniło. Mianowicie powstaje potrzeba kucharza, piekarza, elektryka, spawacza, informatyka, operatora sprzętu ciężkiego. Powiem tak, w naszej oświacie kreuje się zasada oszczędności, tylko pytam się, w którym kierunku? Miasto kreuje politykę likwidacji poprzez likwidację oszczędności. To jest najgorsza z form oszczędzania. Oszczędza się, ale nie na oświacie, proszę Państwa. Trzeba stworzyć warunki, stworzyć im lepsze jeszcze warunki, chociaż warunki zdecydowanie po przejęciu po szkole podstawowej się poprawiły. Do zespołu szkół technicznych, i znam środowisko, wiem kto uczęszcza, nie uczęszczają sami humaniści. To są osoby, które mają trudności w sensie intelektualnym, w sensie humanizmu, jakiegoś, nie wiem, wysokiego ego, a tu chodzi o fryzjerów, piekarzy.
proszę Państwa, tam gdzie 10 ludzi się spotka z wykształceniem humanistycznym, nie będzie miał kto chleba upiec. Uważam, że jeśli mamy rozwój miasta nastawić, to nie likwidujmy zespołu szkół technicznych. Absolutnie. Błędem jest to, że proponuje się i bardzo szybko jakoś, nie wiem, ten proces podejmowania decyzji na likwidację w Koninie wyjątkowo szybko się odbywa. Mianowicie jest jakiś projekt, który jest mało społecznie konsultowany, bo jeszcze rozumiem, jeśli będziemy rozmawiać z uczniami, może zacznę od końca, z rodzicami, z radami rodziców, z gronem pedagogicznym, ze środowiskiem przemysłu, który tu potrzebuje, to uważam, że to jest partnerska rozmowa i zawsze w takich rozmowach można wypracować jakieś rozwiązanie. Ja jestem zawsze prorozwojowy w sensie takim, że nie jestem za likwidacją. Uważam, że jakikolwiek rozwój miasta odbywa się przez tworzenie nowych środowisk, nowych organizacji, nowych zawodów, nie poprzez likwidację. To jest najgorsza z metod, jaka może być. Jeśli nawet do tego się pan wiceprezydent Witold Nowak wypowiada, że tak, no przyjął symulację, słuchałem tej, to tak jak było najzwyczajne posiedzenie Komisji Kultury i Sportu, jeśli się nie mylę, która i oświaty, przepraszam, w której się mówi, pytanie, jeden z radnych zadaje, proszę Państwa, a jakie to oszczędności przyniesie? I okazuje się, że brak kompetencji, czy przygotowania, czy profesjonalizmu pana wiceprezydenta nie pozwala nawet nam powiedzieć, jaka jest to wysokość. No to zaraz, przystępujemy do projektu likwidacji, a nie znamy podstawowych parametrów wyjściowych, no to trzeba się troszeczkę zastanowić. Jeśli brakuje kompetencji, to proszę się spytać osób, które mają rozeznanie, czy wiedzą, ile to kosztuje, dlaczego, a nie używa się argumentów tych takich najgorszych, że przeliczenie, że jest 50 nauczycieli na 150 uczniów, że to tak, że to tak. Proszę Państwa, ja jestem z wykształcenia doktorantem ekonomii i wiem, że nie polega na wyliczeniu koszty. Koszty. Matko, dopasowuje... następny doktor nauk ekonomicznych. Myślę, że w końcu mi się uda obronić tą pracę doktorską, którą mam otwarty przewód. Z bardzo ciekawego tematu, notabene zachowania behawioralne, to bardzo istotne, to świetny materiał badawczy, ale nie to chcę powiedzieć. Chcę skończyć odnośnie tego zespołu szkół technicznych. Uważam, że potencjał jest bardzo duży. Rozmawialiśmy nawet poza anteną na temat możliwości technicznych, mówię o formie informatycznym. Są bardzo duże możliwości. Możliwości stworzenia miejsc pracy przy montażu na przykład. Powiem szczerze, ja mam szerokie kontakty z kolegą z Krakowa, który prowadzi wytwórnię filmu do gier typu Wiedźmin. On mówi, proszę bardzo, stwórzcie warunki, dajcie mi 50 inżynierów, będziecie takie robić interesy i takie będą prorozwojowe, że głowa boli. Ale trzeba to środowisko stworzyć. Nie daje się alternatywy. Ja zawsze staram się, jeśli może nie krytykuję, tylko stwierdzam fakty, a jeśli już to konstruktywnie, a konstruktywnie to znaczy, że chcę, żeby wnieść coś dobrego do tego, bo narzekać, może moje prawo, bo jestem w opozycji, ale ludzka rzecz, ale zawsze chcę jakieś tam znaleźć, podpowiedzieć kierunek, jeśli ktoś po prostu skorzysta z tego. Na zasadzie takiej, że w szkolnictwo w ogóle, ja już nie mówię odgórnie, ale bo pan prezydent zaraz się będzie tłumaczył subwencjami i tak dalej. To jest, będziemy mówić konkretnie, jeśli będą kwoty, a jeśli mówimy ogólnie i pan prezydent przychodzi na spotkanie nieprzygotowany, to nie mówmy o tym. Jakie rozwiązanie? Rozwiązanie jest proste, mianowicie proponuję, żeby należy zweryfikować szkolnictwo zawodowe, zawodowo-techniczne do poziomu technika w wąskiej specjalizacji. Proszę zwrócić uwagę,
że Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Kopernika, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i tak dalej, jeszcze tych instytucji jest kilka, każda prowadzi w kierunku spawacza, montera i tak dalej. Proszę Państwa, przecież to idzie w bardzo prosty sposób zrobić. Jedna szkoła się specjalizuje w tym, druga w tym, trzecia w tym. Mówimy, że brakuje nam personelu medycznego na każdym poziomie. Ja mówię tym, mówię o pielęgniarce, ale proszę Państwa, no mam doświadczenie dosyć duże. Nasz szpital, firma sprzątająca szpital, to jest wysoko wyspecjalizowana forma działalności, która wymaga też przygotowania. A dzisiaj proszę zauważyć, proszę się rozejrzeć, jak to wygląda. To jest łapanka ludzi za najniższą krajową z orzeczeniem niepełnosprawności. Przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, ale z ulicy. To dajmy szansę, tu jest kierunek. Było liceum medyczne, no zaraz się podniosą słowa. Proszę Państwa, te osoby, które uczestniczyły w tym podwójnym rozwoju szkół medycznych, mają już dzisiaj 50-55 lat. To jest taki średni wiek personelu medycznego. To ja mówię o tego średniego czy niższego personelu. A nowych no nie stwarza się. No proste, jak nie ma szkoły. No a ktoś tam mówi, że próbował wydział pielęgniarstwa. Tak, na poziomie, przepraszam, na poziomie magistra pielęgniarstwa. Tak, bo dzisiaj medycyna jest bardzo wyspecjalizowana. Ale proszę Państwa, na tym pielęgniarka, no, osoby sprzątające, osoby w utylizacji, w funkcjonowaniu szpitala i tak dalej, dezynfekcji, zaopatrzenia są jak potrzebne. Więc pięknie wkomponowuje się tutaj właśnie zespół szkół technicznych, technicy są potrzebni i tak dalej. Proszę Państwa, jeszcze trzeba zwrócić na jeden, to drugi punkt, że system szkolnictwa powoduje to, że uczeń kończy zasadniczą szkołę o jakiejś tam branży, kończy technikum i okazuje się, że jest bez uprawnień. Następuje weryfikacja, idzie do pracy i musi znowu zrobić certyfikację, musi zdać egzamin kwalifikacyjny. Jest poplątane z pomieszanym. Uważam, że zdobycie zawodu z uprawnieniem czeladnika czy mistrza to jest istota. Kwestia grona pedagogicznego. Znam kilka osób z tego grona pedagogicznego i uważam, że jest to taki potencjał, który bardzo szybko może się przesadzić, bo to są ludzie naprawdę wysokiej kreatywni, kulturze. Młodzi kreatywni. Tak, tak. Powiem szczerze, że otwarci. Otwarci nie myślą w sensie, że tego. Ja uważam, że kończąc temat tego szkolnictwa, trzeba jeszcze dyskutować, nic nie jest do końca zamknięte. Proszę nie zdawać się na radę, w której ma się większość, uzależnienia państwa radnych od stanowisk w spółkach miejskich. Proszę to odizolować i wówczas nie będzie na zasadzie, że albo większością głosów, proszę patrzeć przez szerszy horyzont. Nie, proszę nie patrzeć przez oszczędność, ale nie w tym kierunku. Uważam, że jest wiele, jeszcze jest innych możliwości. Proszę Państwa, pan wiceprezydent Nowak, panie prezydencie, jeśli pan będzie to słuchał, to proszę podać te stanowiska alternatywne dla osób typu konserwator, sprzątaczka w szkole woźnej, którzy są istotnymi elementami. Nie wiem, może pomyśleć o jakiejś wspólnej brygadzie remontowo-budowlanej, gdzie to są ludzie o wszelkich zawodach i umiejętnościach, koordynować to. Powiem tak, co chodzi o do centrum tak zwanych usług wspólnych, finansowych, rozliczeniach, połączenia jednych z drugich. Powiem, ja wiem, co to znaczy księgowość kreatywna. To można obrócić złotówkę 7 razy w koło i ze złotówki zrobić 7 wirtualnie. Jak trzeba będzie położyć na stół, to 20 groszy nie będzie.
Ale to tylko taka dygresja, ale... Wracając do Hutniczej, tak? Sorry, tak, że ci przerwę, ale wracając do Hutniczej, chciałem wtrącić taką ciekawostkę. Nie wiem, czy mieszkańcy wiedzą, że kiedyś w Hutniczej na samym początku przemian, nawet nie, to były lata 80. Pierwsi informatycy, pierwsze studium informatyczne to było właśnie w szkole hutniczej. I pierwsi informatycy, którzy tutaj w tym mieście prężni, ładnie, pięknie, później otwierający sklepy, działający właśnie w branży IT, to byli absolwenci w większości szkoły hutniczej tego studium. Ja ze swojej strony miałem taką koncepcję i cały czas ją mam, że miasto Konin, żeby zaistnieć, może być takim mini Wrocławiem, jeśli chodzi o kwestie właśnie IT i możemy wymyśleć sobie w jaki sposób. Najprościej udostępnić firmom, które będą działały na open source, na GNU licencji i tak dalej, udostępnić po prostu lokale z dostępem do światłowodu i to wszystko. Oni niech płacą za prąd, a za lokal niech już nie płacą. Warunkiem jest to, że będą zatrudniały przynajmniej dwie osoby z miasta Konin i to będzie taka dolina open source'u. Ja o tym dyskutowałem sobie wielokrotnie z Wrocławia. Wiesz co mi tutaj się kłania? Mam piękne lokum, Hotel Konin. No na przykład. Nie mówię to ironicznie, ale lokum jest świetne. Można to zorganizować. Tutaj nie ma problemu, żeby można było zagospodarować. Tak prywatnie sobie rozpisywałem to wszystko i starałem się to jakoś rozegrać w główce. Wszystko zależy na tym, żeby to były firmy, które będą właśnie pracowały sobie na najróżniejszych oprogramowaniach Unixowych, tudzież Linuxowych. Dobrze się orientuję, ważne. Jeśli chodzi o chińską energetykę. Tak jak powiedziałeś, jestem wielozawodowy i mam troszeczkę rozeznania. Powiem szczerze, dzisiaj już wchodzą uruchamianie turbin kaskadowe, chodzą teorie rozmyte, wchodzi sztuczna inteligencja. Ty mówisz o tej właśnie krzemowej rzeczy. Tak, tak, dzisiaj nawet turbinę można sterować z domu, ale inaczej, trzeba ją nauczyć tej sztucznej inteligencji. Potencjał jest. Czy ktoś powie, no przecież ale elektrownia jest wygaszana i tak dalej, ale proszę Państwa, musimy się nastawić na rozwój, nie likwidację. Potencjał jest, jeśli mamy być tą doliną krzemową, jestem jak najbardziej za. Tak. Proszę Tomaszu, bo nie chciałbym tak zagadać. Dyskutowaliśmy sobie przed nagraniem na temat właśnie rzeczywistości, która w mieście Konin, gdzie ja mówię, że ostatni zgasi światło już niebawem, jeśli nie pójdziemy w stronę innowacji, w stronę właśnie rozwoju. A rozwój nie polega na tym, że będziemy sobie tutaj banery wieszać, hasła wymyślać i inwestować właśnie w reklamę, która nic nie wnosi, tylko rozwój polega na tym, że jeśli mamy wolne budynki, jeśli mamy te budynki na utrzymaniu właśnie mieszkańców, bo to mieszkańcy utrzymują, czy Hotel Konin, czy całą resztę, po części, tak, utrzymują z budżetu. Mieszkańców podatku. To powinniśmy po prostu uderzyć w temat po prostu tak zwane doliny wolnego oprogramowania. Świetny pomysł w sensie właśnie z takich startupów, takich wąskich specjalizacji, to jak ty mówisz, oni nawet mogą nie płacić za to ciepło, czy tak. Takie stworzenie stanowiska generuje następny przychód dla miasta, generuje rozwój miasta. No bo tak to perspektywa młodych jest tak, jaką, proszę spytać, pytać młodzież, młodzież jest wspaniała i ona wie czego chce. Jaką wiążesz przyszłość z Koninem? Żadną. Wyjeżdżam, dziura. Tu nie ma możliwości ze względu na to, że kiedy dyskutuje się na tematy najróżniejsze techniczne, ja ostatnio przeglądałem i testowałem tak zwane beacony. Beacon to jest takie urządzenie, gdzie zostawiasz i w tym beaconie możemy sobie zostawić na półce sklepowej z towarem beacona i w momencie, jak podejdziesz sobie z telefonem, beacon wyczuje telefon i wrzuci ci reklamę, że polecasz to tamto, że poleca ci to i to. Ale jest też technologia RFID, jest też technologia, którą można bardzo ładnie, pięknie tutaj w Koninie rozwijać i właśnie w
tym kierunku myślałem kiedyś, żeby pójść, ale niestety najbliższa ekonomiczna strefa, taka konkretna, która daje mi możliwości, to jest Turek. A w Koninie nie ma czegoś takiego jak możliwości otworzenia startupu, tak? Takiej społecznej konsultacji dotyczące ożywienia starówki i tak dalej. Nawet kodów QR nie można zastosować, albo inaczej, nikt o tym nie myśli, bo uważa, że no dzisiaj to jest normalny postęp technologii, który nam tego. Ja powiem tak, jeszcze wrócę do spraw budżetu miasta. Jestem trochę zaniepokojony. To jest niepokojące hasło. Doskonale pamiętam przed kadencją pana obecnego prezydenta, jakie było zadłużenie. Niestety prezydent wówczas miał. Ja nagrywałem to. Amnezję, jeśli chodzi o sprawę zadłużenia, więc przypomnę dla tych, co nie wiedzą. Było zadłużone miasto na 109 milionów złotych. No straszna kwota. A teraz ile jest? No, taki dług, a teraz no, trzymaj się mocno. Koło 240 milionów. Tam trzeba jeszcze może szczegółowo by omówić sprawę subwencji oświatowych. Ale w czym jest rzecz? Słyszałem też opinię i to mnie niepokoi, bo tak szczerze mówiąc, według obrachunkowej izby słyszałem taką opinię i to jest niepokojące, że no można miasto zadłużyć do 50% budżetu miasta. Budżet miasta, z tego co pamiętam, był na poziomie 511 milionów, to jest ponad pół miliarda złotych. Mamy gdzieś koło 240 milionów, także panie prezydencie, proszę się zastanowić, co dalej. Zostawi pan niesamowity dług, proszę przedstawić mieszkańcom propozycję spłaty tych zobowiązań. Karol. Ja wiem, że spłacać będziemy nie za tej kadencji. No właśnie, no po pierwsze. Po drugie, przepraszam, że ci przerwę, bo tutaj jeśli chodzi o kasę, to wszystko, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę, okej, okay, nie ma sprawy. Ale co na to radni? Czy oni cokolwiek... Powiem tak, to co tu wspomniałem już w tym naszym, na naszym reportażu, nie można w żaden sposób uzależniać decyzji radnych, a nie to, że mam dowody, ale no jeśli radny pracuje w spółce miejskiej albo otrzymuje posadę w spółce miejskiej, no to pewna lojalność następuje. To jest tak oczywiste. Ja to nazywam prosto, to jest nepotyzm, kolesiostwo. To jest takie nie fair. Ale to jest w całej Polsce, Karol, tak. No, są osoby, które mają zdolności na to, żeby pracować w spółce miejskiej. Nie potrafią nic więcej może, tak? Zlitujmy się nad nimi, tak? Każdy jest tylko człowiekiem, każdy ma dzieci, każdy gdzieś chce pracować. Ja to rozumiem. Każdy ma jakieś słabości swoje i tak dalej. Ale no, Matko Bosko, powiem tak. Kompetencja, proszę państwa. Kompetencja, tylko hasłowo rzucę, nie chcę tu w tym roku takie postanowienie, miałem, że nie będę ad persona. Co prawda, co do osób publicznych to można sobie pozwolić, bo takie jest prawo mieszkańca, prawo opozycji, że liczą się kompetencje. Przykład rzucę tylko, cieszę się, że są te kompetencje uzupełniane. MPEC, zmiana prezesostwa. Nie będę tu personalizował, kto się orientuje, to sobie sam da odpowiedź. Proszę, kompetencje. Nasz wspólny mieszkaniec, kolega, no powiem tak, to jest dobry kolega, Wojtek Ruminkowicz. Różne są opinie i tak dalej, ale wykorzystał sytuację inaczej, doprowadził do rozmów intencyjnych i tak dalej. Proszę państwa, jak on jest w sensie... Za to, że ruszył temat, dzieje mu się jakieś tam uwagi słuszne, niesłuszne, a urzędnicy się obrażają, że muszą popracować. Komentowałem na Facebooku to, żeby powiedzieć, na jakim etapie jest, bo mówiłeś, że w reportażu poruszymy sprawę tu okolicy. Tak, są dwie, trzy istotne kwestie. Tak, chciałem poruszyć, mianowicie kwestia stadionu. Znam historię, nie będę jej opowiadał teraz,
Ja jestem tu urodzony, wychowany, mieszkam na ulicy Dmowskiego i powiem tak, widzę co się dzieje i cieszę się, że coś się zaczęło dziać. Tylko prosiłem i no tutaj dzięki okazji, że mogę podziękować, że po mojej interwencji, może ona się przyczyniła, może nie, dziękuję panie prezydencie Korytkowski, że poinformował pan o toku spraw dotyczących stadionu, że jest wybierana firma projektowa, że jest złożony wniosek do ministerstwa. Proszę iść tą drogą, proszę informować społeczeństwo, na jakim etapie, kto jest odpowiedzialny w ministerstwie i tak dalej. Możliwości, w sensie może nie załatwienia, bo to jest brzydkie słowo, ale pomocy czy opiniotwórczej rzeczy, czy robienie klimatu wobec tematu są dużo szersze, wykraczające poza kompetencje prezydenta i pani dyrektor Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji. Proszę państwa, wszystkie obiekty MOSiR-u popadają w ruinę. Ja wiem, że kierownicy czy dyrektorzy obiektów starają się na tyle, ile mogą. Trzeba patrzeć nie przez perspektywę od wyborów do wyborów, przez perspektywę 5, 10, 20 lat, określić sobie zadania i je realizować. Wydaje mi się, że tu jest i ja wiem, wszystko się odbędzie, kwestia pieniędzy. Powiem szczerze, to jest ta kwestia stadionu i nie będę jej rozwijał dzisiaj. Dobry kierunek, panie prezydencie, proszę iść tą drogą, informować społeczeństwo i monitorować poza tym. Pytanie dwa, kwestia smogu. Czy ktoś tym smogiem czuwa, czy kontroluje? Te stacje, które pomiarowe są stałe, nie zdają egzaminu. Powiem szczerze, proszę przyjechać o godzinie 20-21 do Starego Konina, rejon Mowskiego, osiedle Starówka, zobaczyć jakie jest stężenie. Są służby, to niech pan, panie prezydencie, uruchomi te służby. Niech mierzą, niech sprawdzają, niech kontrolują. Panie Karolu, ale kwestia smogu to będzie historia tego rodzaju, że zamówią drona, który kosztuje bardzo, bardzo wiele, zrobi sobie przelot raz, dwa, trzy i tak dalej, zapłaci za to każdy z mieszkańców, bo to będzie z budżetu miasta i to nic nie wniesie, to nic nie zmieni. Kwestia edukacji, kwestia dofinansowania. Najprościej, ale czego brakuje? Panie Tomku, mam odpowiedź. Bardzo, bardzo przepraszam, że wejdę, ale to się nic nie zmieniło. Dwa lata temu proponowałem, kupmy tego drona, kupmy samochód, przeszkolmy ludzi. Ja wyliczyłem to, poszedłem dalej. Karol, nie bawmy się w takie rzeczy. Nie może być tak, że ktoś nad twoją posesją w ramach propagandowych będzie badał ci, sorry, ja wiem, że jest tak w Krakowie, ja wiem, że tak jest we Wrocławiu, ale nie może być tak, żeby zwykły strażnik miejski decydował o tym za pomocą sprzętu jakiegoś, czy ty spalasz to, czy ty spalasz to, czy tamto. Znacznie taniej byłoby zrobić nagranie i edukacyjnie kilka nagrań, w jaki sposób zakupować z programu, ten program się nazywa chyba Świeże Powietrze, czy jak to było? Czyste Powietrze. Z programu Czyste Powietrze, w jaki sposób wypełnić formularz, gdzie go złożyć, jakie są numery telefonów i cała reszta. Bo jeśli pójdziemy w stronę karania, a nie edukowania, to skończy się tym, że ludzie po prostu pójdą na posiedzenie Rady Miasta i wyrażą swoją opinię. Ja nie jestem za karaniem, bo ludzie biedni są zmuszeni do palenia tym czy innym. Ten system, ja dwa lata temu już to wyliczyłem, orientowałem się dokładnie. Wyposażenie drona, samochodu, utrzymanie pracowników, to jest w granicach 120-150 tysięcy rocznie. To jest za dużo. Zaraz poczekaj, Tomku. To trzeba jeszcze atestować i tak dalej, tak. Ale inaczej. Będziemy mieli dokładne rozeznanie, w czym jest problem. Powiem tak, ja żyję tu 60 ponad lat i też Karolu, gdzie palili stop, piecach, stop, więcej stop, paliki. Stop. Bardzo przepraszam, że ci przerywam,
ale jeśli będziemy bawić się w coś takiego, że drony będą nam latały nad miastem, to byle impreza prywatna, domowa, pojawi się dron. Ponieważ podstawa będzie zakłócanie miru domowego i tak dalej, pojawią się kary. Jeśli pozwolimy, Karolu, urzędnikom decydować o tym i wpadną na taki pomysł, to sorry memory, ale nie tędy droga. Po pierwsze. Po drugie, niestety, ale to jest sto parę tysięcy i nie bądźmy tutaj hojni bardzo. Lepiej te sto parę tysięcy zainwestować w właśnie szkoły, zainwestować w licencje najróżniejszych właśnie absolwentów, którzy są na trzecim roku technikum i powinni teraz robić certyfikacje najróżniejsze i te pieniądze zainwestować w młodych, którzy właśnie tutaj powinni pozostać, bo nie każdy technik pójdzie na studia i oby tak było. Jeśli będziemy inwestować, Karolu, cały czas w służby, które się nie sprawdzają i które są kosztem zbędnym, moim prywatnym zdaniem, i będziemy ich rozwijać i rozwijać, rozwijać i dawać im najróżniejszego rodzaju uprawnienia, to źle się to skończy i będzie znacznie droższe, a my będziemy tylko służyli temu, żeby to wszystko utrzymywać. To ja bym nie stwarzał tych służb, tylko w ramach służb do tego już powołanych. Niech one wypełniają swoje. Dobrze, to powiedz mi jedno. Widziałeś dzielnicowego ostatnio u siebie na ulicy i jak on się nazywa? Chwała Bogu, że nie widziałem, bo nie ma takiej potrzeby. To jest spokojna dzielnica, normalni ludzie i nie ma i nie było. Jedynie patrole interwencyjne, zresztą którymi się zgadzam, bardzo sympatyczni ludzie. Że w parku to wytłumacz mi jeszcze jedno. To jeśli on jest niepotrzebny i okolica jest spokojna, to po co utrzymywać Straż Miejską? Wiedziałem, że zadasz to pytanie. Odpowiem tak. Straż Miejska w Koninie musi przejąć inną rolę. To musi być straż serwisowa. To znaczy tam, gdzie jest potrzeba. To nie jest na zasadzie, że przychodzi pan strażnik i mówi do babci 83 lata, mówi, droga moja pani, jak, to w zależności od uprzejmości człowieka, ale zakładam, że jest bardzo uprzejmy, mówi, ma pani godzinę, żeby to uprzątnąć ten śnieg. Kobiecie 83 lata, która ledwie trzyma się postawy. To służebność, rolę tej służby widziałbym proste, którą nie zmienił mu się pogląd. Nie to, że ją zlikwidować, dać, ona ma służebną rolę. Jeśli widzi, że leżą papiery, jest nieodśnieżony śnieg, okej, ma swój rewir, bo jest 11 chyba strażników, którzy mają swoje tak zwane rejony, coś jak dzielnicowi. Nie wiem, dlaczego to jest dublowane, ale tak jest. To on jeździ, no i na zasadzie prac interwencyjnych, to proszę, przebieram się w odpowiedni mundur, widzę tu papiery, widzę tutaj śnieg, tu trzeba starszej pani pomóc załatwić sprawy w urzędzie, bo biedna nie może. Nie. Panie Karolu, ustalmy jedno. Karolu. A nie to, co obecnie. To jest powielanie kolejnych służb, które kosztują nas. Utrzymujemy to i 1 200 bodajże rok. Zacznijmy myśleć w ten sposób. Jeśli stać nas na utrzymanie Straży Miejskiej, posłuchaj, to jest takie moje zdanie prywatne całkowicie. Jeśli stać nas na utrzymanie podwójnych służb, które się pokrywają i nie zawsze spełniają warunki, jak to mieszkańcy powiadają, nie są zadowoleni, to nie lepiej jedną ze służb zlikwidować, połowę pieniędzy dołożyć dzielnicowym i lokale dać im konkretne pokoje, wyposażyć ich, a połowę pieniędzy przeznaczyć na właśnie technikum, które powinno pozostać i się rozwijać. I jest rozwiązanie problemu technikum. Tylko trzeba by zlikwidować jedną ze służb, czyli Straż Miejską. To jest moje prywatne zdanie. Koncepcja jest, tylko co na to radni? Tak. Popieram. Bardzo słuszny wniosek. Wydaje mi się, że rozmawiając z wieloma osobami, tych pomysłów na Straż Miejską znalazłoby się. To jest dosyć duży koszt. Zaraz oczywiście urzędnicza brat się odezwie i powie, że to jest ustawowo i tak dalej. Proszę państwa, prawo funkcjonuje wówczas, kiedy jest przyjazne dla mieszkańca. Jeśli ono jest nieprzyjazne, należy je zmienić. Wiele gmin i miast likwidują Straż Miejską, ponieważ właśnie chodzi o koszty, o cięcie kosztów, tym bardziej teraz po koronawirusie, kiedy większość firm nie funkcjonuje i nie będzie płaciło podatków. Byłoby to
byłoby to możliwe, ale to by trzeba zasięgnąć porady prawnej. Wydaje mi się, że na wniosek większością chyba 2/3 wniosków straż, patrz na miasta, które straży nie mają i żyją. Wydaje mi się, że to wymaga oddzielnego reportażu. Dobrze bym chętnie wysłuchał nowego, chyba tam jest szef tej straży. Jaki ma pomysł na siebie w stosunku, żeby poprawić wizerunek i funkcjonowanie. Będziemy liczyć na to, że i z nadzieją, że ktoś ma poprawiać wizerunek i jest tyle lat w służbie, i te służby działają tyle lat, i cały czas będziemy poprawiać wizerunek, i cały czas będziemy liczyć na to, że... Czemu nie wywołujesz tematu logo miasta i promocji miasta? Ostatnio powiem szczerze, nie do końca się zgodzę z twoją tezą wolnych mediów, jeśli możemy ten temat poruszyć. No powiedzmy. Tak, w skrócie i króciutko, bo... Pięć minut, bo kończymy już powoli. Dobrze. Mianowicie jeszcze będę miał jedną kwestię, ale bardzo krótko powiem, dotyczące lasu komunalnego. Wracając do... Przypomnij mi, bo wybiegłem z kontekstu. Mówiłeś o logo miasta. Logo. Chciałbym znać dla wiedzy, ile firma wzięła za takie logo. Nie mówiąc tam, jakieś aspekty prawne są niejasne. Proszę państwa, jeśli się coś robi, to trzeba się zastanowić, a jak nie wiem, to pytam. Proponuję miasto Kraków, które doskonale to zrobiło. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo duża operacja. Nie wiem, czy chodzi o wyprowadzenie pieniędzy, czy zrobienie po łebkach. Ja nie rozumiem tego. Nie wiem, czy to jest taki wyraz nowych jakichś trendów, moderny, nie wiem. No trudno mi to bliżej określić. Za darmo tego nikt nie robił. Ja rozumiem, że za swoje dzieło musiał wziąć należyte pieniądze. Ale proszę państwa, proszę, to jest kolejny jakby dowód, no nie wiem, powiem otwarcie, braku kompetencji. Proszę to wyliczyć, proszę to przygotować, przedstawić i zaakceptować. A może gdzieś jest napisane, a po prostu nie doczytałeś. No ale ktoś to zakwestionował już, nie wiem, czy marszałek, czy chyba jakieś są problemy. Inaczej, nawet ja rozumiem, że nie wszystko zawsze wychodzi idealnie, jakbyśmy chcieli, ale inaczej, no to informujmy społeczeństwo. Chcieliśmy tak, wyszło tak. No a tutaj później tak, no i co? I dzisiaj jakoś to logo tak przycichło, powiem szczerze. Będziemy kończyć i jeszcze chciałem poruszyć kwestię, daję do przemyślenia temat. Nie wiem, to proszę, zobaczmy jak to funkcjonuje w takich czy innych aglomeracjach, na czym to rzecz polega. Bo utrzymywanie też braci urzędniczej tego słynnego działu promocji bardzo budzi dużo wśród mieszkańców zapytań. Chciałem poruszyć, bo to mi sprawa bardzo bliska sercu, mianowicie las komunalny. Jest to obszar 4 czy 5 hektarów lasu. Który las komunalny? Już określam. Jest to teren za mini zoo w Starym Koninie, za Parkiem Chopina do stadionu nadmorskiego. To jest... Nie jest to status lasu, parku, tylko to jest lasu komunalnego. Własnością są lasy państwowe, administruje i nadzoruje PGKiM. Ja proszę szczególnie pana wiceprezydenta Adamowa o interwencję. Zapraszałem kilkakrotnie na spacer, rozumiem zakres obowiązków, Świebodziny nie pozwala panu przyjść na spacer do Konina. Ale do tam jest niebezpiecznie. Mówisz o Świebodzinie, czy... Nie, tutaj w Koninie, w tym lasku. No chyba nie. Ja tam chodzę średnio 2-3 razy dziennie, spaceruję, więc prosiłbym, to są ostatnie płuca miasta, o interwencję na zasadzie planowych prac, gdzie zaniedbania są 10-20-letnie. Ja powiem w sposób własnej społecznej inicjatywy, na tyle im prawo pozwala. Próbuję sprzątać, to żadna ujma. Zbieram papiery, zbieram butelki, zbieram śmieci.
Koszę ładnie na tyle, ile oczywiście mogę. Nie tykam drzew. Ja jestem na tym, wolałbym 100 drzew posadzić, jak jedno wyciąć. Ja tam nasadziłem sam osobiście chyba ze 150 drzew. Własną ręką, z własnej inicjatywy i tego. Prosiłbym, sam nie jestem w stanie tego. Mam grono osób tutaj zamieszkujących na tej dzielnicy, które mi się zadeklarowały, że chętnie przyjdą z uśmiechem, z relaksem. Będą uporządkowały. Ktoś, kto by musiał te... Proszę o interwencję, a nie po prostu gdzieś tam się rozjeżdżanie. Ja jeszcze taką sugestię przyjmę, nie będę tego komentował. Każdy ma prawo być w Radzie Nadzorczej w ilu chce i jak chce, jak się czuje kompetentny. Tylko proszę pamiętać, że wywiązać się z obowiązków, które należą tu i do których zostało się powołanych. To jest taka moja sugestia odnośnie tam. Ostatnie zdanie chciałbym powiedzieć na temat niezgody naszej, niezgody, zgadzamy się, tylko mamy może inny pogląd w stosunku do wolnych mediów. Myślę, że powstaną kolejne jedno, dwa media niezależne w Koninie. Życzę innym mediom, kolejne? Żeby tak... A jakie mamy niezależne media tutaj? No jest te Wielkopolska, 24, nasza i tak dalej. Myślę, że kolejne powstanie i to dobrze. I rozumiem, że każdy pracując w tych mediach ma szefa, który też w jakiś sposób. To dobrze, jak będzie wielu tych szefów. Dla mnie jest niedopuszczalne, żeby miasto sponsorowało portal LM na zasadzie promocji miasta. Pytam się, a to miasto co wydział robi do spraw promocji? To, co jest wyprowadzanie pieniędzy? Proszę jasno określić się, jaka kwota poszła do LM-u na promocji miasta i na czym to polegało. Znaczy wytyczne są, były gdzieś tam publikowane i tak dalej. Czy ja będzie to złotówka, czy 100 tysięcy, to jest i tak dużo. Powiem tak, doceniam warsztat, bo jest wielu fajnych, dobrych dziennikarzy. Oni są jakby uwarunkowani, to znaczy są, mają szefów, oni robią. Jeśli to jest stacja komercyjna, to nie widzę nic w tym strasznego, jeśli on pracuje dlatego, dla posła, dla kandydata, dlaczego nie? To jest ich praca i trzeba szanować. Tylko prosiłbym jedno, i to już końcowa jakaś moja uwaga, o obiektywizm dziennikarski. Przykład Paczku Znowicz, dostęp do źródeł przekazu masowego w wyborach. No nie będę tego komentował szerzej, bo aż się nie chce, nie? Wieczór wyborczy, podsumowanie wszystkich się zaprasza, a o głównym kandydacie się jednym z sześciu zapomina. No to taka zadra troszeczkę mi tam siedzi, tak mam okazję powiedzieć. Ale inaczej, uważam, że niech te czwarta władza, te media niech będą, tylko proszę o obiektywizm. Nie uzależniać się w żaden sposób od przepływów gotówkowych, które mogą być, ale na zasadach czysto komercyjnych. Jak LM podaje materiał promocyjny, to niech takowy będzie. Tylko w przypadku miasta niech to będą transparentne, jasne kryteria i dlaczego to tak jest. To tyle, Tomaszu, czy jeszcze byś chciał coś poruszyć? Myślę, że będziemy powoli już kończyć praktycznie, ponieważ ja jeszcze będę tutaj, jak wiesz, będę pastował podłogi i tak dalej. Później będę w przedstawieniu dla małych dzieci niestety, jako rycerz dyżur, i tak dalej. Chciałem zaznaczyć, to tak w celu rozluźnienia, nie zapomnij, że jutro walentynki. No właśnie w tej kwestii też muszę tutaj parę rzeczy właśnie, przedsięwziąć tak, i tak mamy dalej. Mamy te kobiety, które musimy dbać. To są jedyne nasze ostoje spokoju, miłości, równości, wszystkiego najlepszego. Gdyby nie kobiety, to nas nie ma, proszę pana. Moje małżonce, także wszystkiego dobrego. Niech ten dzień będzie miłym dniem, niech będzie miłością. Dziękujemy, Karolu. Pozdrowienia dla wszystkich, no, dla wszystkich, którzy właśnie oglądają, pozdrowienia dla wszystkich, którzy niby nie oglądają i tak dalej. W naszym mieście są mieszkańcy i miasto i proszę nie przypisywać żadnych ideologii politycznych. Polityka zgubi to miasto. Politycy do garów i tyle. To wszystko.
Dziękuję ci bardzo, Karolu. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu. Dobranoc. Było mi bardzo miło z państwem się spotkać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dobranoc. Do zobaczenia.